Maria Jawczyc, karnawał w lesie. Rozmawiała na dachu sowa z nietoperzem, w co się dzisiaj na dancing każdy z nich ubierze. Bo zabawa nie lada, karnawał otwiera, każdy więc jak najpiękniej na nią się ubiera. Baszki wzięły od słońca tęczowe kolory, motylom ktoś maluje na skrzydełkach wzory. Wiewiórka już od rana na bal się sposobi, fryzjer jej na ogonku piękne loki robi. A pszczoły wśród konwali cały czas latały, w ten sposób swe skrzydełka naperfumowały. Jaka będzie orkiestra? Zapytała sowa. O, orkiestra wspaniała i to całkiem nowa. Żaby są już nie w modzie, nie grają tak pięknie. Boję się, że z zazdrości nie jedna z nich pęknie. Jeszcze do tego czasu żadna nie dowierza, że walczyka grać będą na szpileczkach jeża. Poza tym dzwonki leśne piękne tony mają. O, już program zabawy świetnie ułożony. Bufet? Pazurki lizać. Popatrz, jak ropucha składa różne delicje na liściu łopucha. Są żuczki w galarecie, z komarów pasztety, chrabąszcze nadziewane i mrówcze kotlety. Na deser są fiołki, w cukrze osmażane, torty z leśnych konwali miodem polewane. Słowem same przysmaczki, a więc oczywiście na zabawę podąży każdy uroczyście. Sowie radził nietoperz zrzucić okulary, sam zaś ubrał garnitur nowiuteńki szary.